Halo, kłaniamy się nisko i witamy Państwa serdecznie z tej świątyni futbolu, San Siro. A już za chwilę przed nami piłkarskie emocje. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami kolejne emocjonujące spotkanie w ramach Serie A. Drużyna Milanu zmierzy się z Udinese. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. A teraz spójrzmy, jaki skład przygotował trener Milanu. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. Właśnie widzimy, jak zacznie ten mecz Udinese. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Rusza więc pierwsza połowa. Podanie do Giroud. Obrona, ale piłka w grze. No niewiele tu teraz brakowało, a już na początku meczu doczekalibyśmy się gola, ale świetna ta parada, trzeba powiedzieć. A teraz będzie dobra okazja. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. Ostro go tam naciskają. Franck Kessier, Brahim Diaz. Sporo szczęścia mieli gospodarze, obronili remis. Kibice poderwali się z krzesełek, może i zawodnicy poderwą się do ataku. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania. Ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Czyli jednak dalej remis. Zawiedziony strzelec liczył, że da im prowadzenie, ale fantastyczna interwencja bramkarza. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzeczywiście, była to interwencja wysokiej klasy po bardzo niebezpiecznym strzale. Teraz może wreszcie chwilę odetchnąć. Piłka chodzi jak po sznurku, od zawodnika do zawodnika. I doskonała okazja! O, doskonała interwencja, naprawdę nie każdy by dał radę. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Słabe to było dośrodkowanie. Bramkarz bez trudu łapie. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką.
Czy wyjdą na prowadzenie? Co za wejście bramkarza. Odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Ma piłkę na skrzydle. I co teraz? Popatrzmy. Kessie. Olivier Giroud. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę, czekają na błąd. Dużo miejsca ma teraz Olivier Giroud. Nie ma gola! A mógłby spytać bramkarza, w który róg strzelać. Wydawało się, że musi paść pierwsza bramka w tym spotkaniu, ależ to koncertowo spartoli. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Dobre, teraz wrzucenie z flanki. Interwencja bramkarza i piłka trafia w słupek. I to jest znakomita postawa w bramce. Chociaż chorągiewka ostatecznie w górze. Offside, ale tak czy siak. Brawa za interwencję. Theo Hernandez, Franck Kessié. Fikayo Tomori, Tonali ma piłkę. O, i tak to się powinno robić, modelowy odbiór. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Chwila nieuwagi. Strata piłki. Będzie groźnie. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Tylko minuta dodatkowego czasu. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Koniec pierwszej połowy na San Siro, a my zapraszamy za kwadrans. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Molina. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Kessié. Zagranie do Diaza. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Mają okazję, by prowadzić. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Franck Kessié. Zdecydowanie, ale czysto. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Fikayo Tomori.
Tomku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło bramki i ten mecz naprawdę może się wszystkim podobać. Oby nam tylko teraz nie spadło tempo. Wywierana teraz presja. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Sandro Tonali. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak nie może teraz nie strzelić. Miał przed sobą już tylko niebronioną bramkę. Nie stracił opanowania. No Tomku, takie błędy nie powinny się na tym poziomie przytrafiać. Widać teraz w tej powtórce, że za darmo oddana ta piłka. To nie mogło skończyć się inaczej niż gol. Prowadzą zatem 1-0. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Sędzia stosuje korzyść. Pereira. Brawo, dobrze w obronie. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Do końca meczu pozostało tylko 5 minut, ale trzeba dowieść to jedno bramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Olivier Giroud. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Obrona, ale piłka w grze. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Naprawdę udana interwencja. Koniec meczu. Zespół gości nie zdołał wywalczyć dzisiaj choćby punktu.